Nieważne są tu wiek, płeć czy sprawność fizyczna lub umysłowa. I wcale nie chodzi też o rywalizację, a o entuzjazm w pokonywaniu przeszkód. I mimo, że każdy z zawodników ma swój sposób na osiągnięcie celu, to łączy ich jedno – chęć dobrej zabawy. W gliwickiej PreZero Arenie odbyły się drugie ogólnopolskie zawody wspinaczkowe osób z niepełnosprawnością. Memoriał Ryśka Pilcha. Oglądała je dziś Magdalena Sincewicz. Nagrodą tutaj nie jest zwycięstwo, a coś znacznie ważniejszego – pokonanie szczytu własnych możliwości. 160 uczestników z całej Polski postanowiło wziąć udział w tych niełatwych przecież zmaganiach. Zawody odbywają się w dwóch konkurencjach na czas, gdzie liczony jest jakby czas przejścia, czyli kto szybciej tym wejdzie na górę, tym lepiej. Wysokość ściany, do której mają do pokonania, to jest około 10 metrów w pionie. I jest druga konkurencja na trudność, czyli kto wyżej wejdzie, bo jakby w założeniu na czas to każdy musi wejść na samą górę, czyli drogi są w miarę łatwo, ale liczy się czas, a w drogach na trudność właśnie ta wysokość jest istotna. Mogą iść bardzo długo, ale kto wyjdzie wyżej. Wyżej i wyżej, pokonując swoje słabości, które jak widać nie zawsze są przeszkodą do spełniania marzeń i osiągania sukcesów. Nikt nie chciał wierzyć w to, że ale jak to osoba, która posiada jakąś niepełnosprawność, może się wspinać? Ja mówię, hej, oni się wspinają, super i robią to zupełnie bez żadnych barier. Podczas naszych igrzysk staraliśmy się to pokazać. Poszło to dalej. Następnie teraz jesteśmy tutaj w Gliwicach na kolejnych świetnych zawodach, gdzie kolejne organizacje jakby się mogą zrzeszyć, wspólnie działać w tym celu. Spotykamy się z tymi osobami i naprawdę to jest coś pięknego. Pięknego nie tylko dla organizatorów, ale przede wszystkim dla uczestników. Nie boję się, to sama przyjemność. Każdy wtorek tutaj jeździmy z warsztatami, aby się uczyć, coś pytać, aby brać udział w takich zawodach. Zawodach, które jak każde inne odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry. Generalnie chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę dla tych wspaniałych ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają. Już drugi raz. Właśnie do tyciarni Arena Gliwice. I pewnie przyjadą po raz kolejny, bo organizatorzy już myślą nad kolejną edycją.